Nie wiem jak wy, ale my już w lutym zostawiliśmy na grabinie basen do pływania, tak jak widzicie na tym zdjęciu. I właśnie z tego zdjęcia możecie zobaczyć Mausera jako beczkowóz do wody, do gnojówki i dla osób, które są naprawdę biedne i nie mają czym przewozić mleko, nawet do mleka, co nie? Ja się śmieję, ale tak modyfikację zrobiłem do farminka i właśnie dziś ją dostaniecie. I przechodzimy do gry. Dobra, jestem teraz w grze i wam pokażę tego Mausera, to całą beczkę produkcji sam. Jedna jest z zbiorniki gnojówki, a druga jest w folderze kategorii zwierzęta. Zaczniemy od zbiorniki gnojówki. Na samym końcu mamy takie dość jak Mauser, Samba i Prezes Ziaro i jest logo takiego bornika, bardziej gnojówki, abyśmy wiedzieli, jak później się połapać, które to jest właśnie które, co nie? Dajemy sobie parę teków w logo, zobaczymy. Błędów nie ma. I Mauser bez stopki żadnej, bez pięka, sobie leży na przednim dyszlu. Tak wygląda rama mojego autorstwa, leżała z pół roku na dysku, aż w końcu parę dni temu za nią się wziąłem i skończyłem ją poprawiać, modelować tak, żeby pod Mauser była. Więc tak, mamy 5 konfiguracji, a więc są takie jak stary Mauser, nowy Mauser i czarny Mauser przeciw UV, który może służyć jako do mleka. Pic na wodę, tak, ale już jak robiłem, to starczyło jedną linijkę tylko dopisać, że ta beczka przewozi też mleko, co nie, ale mniejsza o to. Są też takie ozdoby jak z tyłu, bez ozdób, wiadro, konewka, wiadro z konewką. To bardziej służy właśnie jako nowy Mauser do wody przewożenia i sobie możecie takie coś dodać, jako nie wiem, jedziecie sobie podlać kwiatuszki czy inne. Może ktoś kiedyś albo ja zrobię, że w wiadrze można przenosić wodę, kto wie, nie wiem, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Stopka. I tak, jest problem, bo Giants Editor, nie, znaczy gra cała, nie pokazuje stopek, jak w ogóle takiego czegoś nie ma, to ja sobie zrobiłem sam, że sobie wybieramy stopki, co nie? Ale jak ja sobie wybiorę pieniek, to powinno automatycznie, że sobie powinien do góry się podnieść, albo z stopką, a tak nie jest, ale spokojnie, po kupieniu wszystko jest prawidłowe, prawidłowo, czyli że działa, co nie? To tak wygląda właśnie, stopka z pieniek, metalowa, odblaski tył, czyli bez odblasków lub sam trójkąt jeden, lub kwadratowe na dole, na tej belce, albo to i to. I jeszcze mamy malowanie ramy, oczywiście to nie jest na Odinach, tylko są fototekstury, bo mi tak było wygodnie zrobić i w sumie ja wolę fototekstury, bo dla mnie Udimy są bardziej takie dupne, świecą się jak psu jajca, ale kto jak to, ja wolę te i przy tym zostaje, co nie? Malowanie ramy siwe, szare jak to mówi. Mamy też zielone, takie zielone. I mamy też takie bardziej czerwone, ala bordowe, już taka coś czerwień, tylko że nas jest stare, można powiedzieć bordowy, co nie? Jak to mówi. Sobie kupię właśnie parę takich konfiguracji. Stary Mauser, czyli stary do szamba, nowy do wody, czarny do mleka, tak? A propos, wiadro bez żadnych tu ozdób. Bez stopek, trójkąt płaskie bez niczego, stopka i szare, to sobie kupię i zobaczcie, błędów żadnych nie ma. Teraz kupię sobie kolejny właśnie do wody Mauser, ozdoby, dobra, to sobie zrobimy te ozdoby do mleka, co nie, stopka, pieniek, odblaski, sam trójkąt i malowanie zielone, nie ma błędów. I Mauser do mleka, tu żadnych tych pieniek, to będzie stopka, trójkąt i kwadratowe i bordowe malowanie. Kup. A, dobra, bo jestem teraz na zapisie, gdzie sobie gram. Znaczy gram, sobie testuję modyfikacje, sobie kupię jakiś tam byle jaki traktor, aby mnie tylko było stać, super. Dobra. I tak, ten Mauser miał być w modyfikacjach w modpaku, ale stwierdziłem, że i tak nie mam pomysłu na odcinek, więc go sobie teraz wydam. I tak to właśnie się prezentuje, tak jak mówiłem, bez pięka żadnej podpórki dysze leży na ziemi, lub tu już na pięku, lub na stopce wysoko. Widzicie, nawet jest i krzywo, jest taka krzywa, coś w stylu jakiejś tam funkcji matematycznej, czy innych pierdół, chuj z dupę z tą matematyką. Rozszerzono.
na informatykum. A jak tam u was lekcje i poprawy, dajcie znać w komentarzu. I dajcie hashtag prezes Ziaro, a ja wam przypnę serduszko i będziecie mieli szanowanie na dzielni u mnie. Nie wiem, takie śmieje. To właśnie tak to wygląda sobie z tej perspektywy. Moc się nie brudzi w żadnym stopniu, ponieważ te brudzenie trochę jest nijakie w tym farmingu, jak mod jest nie na Udimach. Bo Udimy się spoko brudzą. I od tamtej pory, jak mi Kasper napisał, że lepiej to brudzenie usunąć przez 60, od tamtej pory nie robię żadnego brudzenia się. Dobra, teraz przenoszę się na inny zapis, tam gdzie były testowane te właśnie mauzary całe. I sobie tam pokażę wam, jak one działają. Dobra, ładuje mi się zapis i zaraz będziemy sprawdzać, testować te mauzary. Jeszcze wam pokażę w kategorii zwierzęta mauzar do wody. Ponieważ mauzar do obornika jest w kategorii gnojówka, a mauzar do wody i do mleka jest w kategorii zwierzęta. Głupi farmik, nie można zrobić za jednym zamachem wszystkiego. No cóż, taka prawda. Ale już takie życie. Też licho trochę, bo nie przygotowałem w ogóle tego save'a po to, żeby te maszyny stały przy sklepie. To sobie pojedziemy tam. I wam też co nieco powiem o tym odpaku. A to drzewo z jakiej paki urosło? A nie, dobra, nie ten save, bo się porąbało na tamtym save'ie, gdzie świeger miał wypadek, tam było pocięte, a to jest save, na którym po prostu tylko testuję modyfikacje. Stąd też w polu jakieś tam porobione widzibasy, na przykład teraz zobaczycie po prawej stronie w polu. Pole trochę zaorane, trochę zasiane, trochę gruzu wysypane, trochę czegoś jeszcze rozwalone i takie pierdoły porobione. Mieszało to co do modpaczka, modpaku. Więc tak, modpak prawdopodobnie się pokaże. Będzie tam z 30 minimum modyfikacji, bo coś takiego będzie. Już mam zrobionych z 15 plus te co wydałem. Ale dobra, przejdźmy teraz do odcinka. I tak, no tak jak mówiłem, kupimy sobie teraz, nie wiem, z kategorii gnojówka, no ma zbiorniki gnojówki, ten sam Mauser bez błędów, co nie, i do szamba, czyli nawet w takim stanie jak jest teraz, on służy do szamba tylko. Szamba, gnojówki, a teraz Mauser z kategorii zwierzęta. To jest to samo, tylko że ma tutaj logo wody, właśnie do wody. Jest to samo, te same konfigi, wszystko to samo, tylko po prostu inna kategoria, co jednego może przewozić. Sobie właśnie zrobię go pod wodę. O, sobie tak zrobimy. Stopka metalowa. Bez odblasków trójkąt. Wiadomo, po drodze idziemy. I nie wiem, no, takie coś. No i dobra, i teraz właśnie macie ten przykład. Stopka do góry dyszel. A bez stopki jest nisko. Sobie wezmę teraz, podczepię i pojadę wam, pokażę jak działa, na jakiej zasadzie ten mauzer do gnojówki. Tak samo jak beczkowóz do gnoju właśnie. Ale ten, no to jest na tej samej zasadzie zrobione. Tak, co mam powiedzieć, co chciałem powiedzieć. Nie pędzimy mauzerem, bo nieraz na dołach potrafi skakać. To strasznie, ponieważ rama jest zrobiona na twardo, nie ma żadnych resor, piór, ani innych tam pierdół, czy nie wiem, jakieś siłowniki czy coś. Zrobiono na twardo i potrafi po prostu mauzer na pustym skakać, bo jest lekki. A jak jest pełny, to potrafi dyszel nam tu do góry właśnie przy hamowaniu podbić. I w rzeczywistym życiu, gdybyśmy jechali 60, to byśmy słyszeli, o właśnie teraz skakał trochę, co nieco przy skręcie. Byśmy słyszeli ten taki ciekawy w sumie, źle powiedziane, taki charakterystyczny dźwięk zaczepu tylniego całego, bo on by się tam unosił na tych bolcach tam. Dobra, mieszało to, wiecie chyba o co chodzi, co nie, jak ktoś jeździ 60 lub miał 60 i wie. Dobra, no to teraz tak, nary, standardowo rozpoczynamy napełnianie, start. Do 1000 bardzo szybko się napełnia gnojówka i gnojówka też się bardzo szybko rozlewa, ponieważ jest to mauzer i ma straszną dziurę, straszny wylot szybki. Na klawisz B wylewamy i sobie jeździmy. Szerokość robocza 2 metry, tak jak ma mauzer. Widzimy, zostawia ślady, no nie będę po tym chodził, bo będę śmierdział płynień dziadostwem. Ale to tak właśnie wygląda sprawa. Teraz sobie właśnie wezmę fertkę, odpalę i szybko polecę po drugiego mauzera i pokażę wam z wodą, jak właśnie nakarmię krówki na tym zapisie. I co jeszcze miałem powiedzieć takiego?
co do tego modpaku, więc tak, 80 skończyłem już, już jest zapisana w folderze zip. 15, 16 modyfikacji już mam tak ukończonych ogólnie do modpaka. Niektóre modyfikacje są robione raz dwa. Ta właśnie modyfikacja miała być w modpaku i będzie, ale wydaję teraz, bo nie mam po prostu pomysłu na odcinek żaden. I też mam w planach inne modyfikacje, które są na dysku, muszę je dokończyć, ale nie będę nic tu mówił jakie. Z czasem się zawsze dowiecie czegoś nowego. I właśnie teraz wam pokażę, jak się wlewa i w ogóle do niego wodę. Też pojemność 1000 litrów. Tego nie widzieliście, po prostu mi się tak wjechała, jakaś górka się zrobiła. Na R uzupełniamy, rozpocznij napełnianie i wlewa się woda. Mamy wodę wlaną 1000 litrów, 100%, i sobie teraz wodę właśnie wylewam. Z tyłu nie miałem pomysłu, jak zrobić tego do wylewania. Mój wujek zrobił od lewej do prawej strony rynnę, wsadził i po prostu rynna wylewała na te 2 metry. A ja sobie uznam, że woda wylewa się na to ramę tu. Od ramy się odbija i powstaje właśnie lejek cały, który oblewa te 2 metry szerokości roboczej. Nie wiem, każdy sobie może inaczej to nazwać, wymyśleć. Mi to lotto, a ważne, że działa, jest w pełni grywalne i nie ma żadnych błędów. Na ten odcinek to wszystko, tak jak mówiłem, hashtag prezesziaro. Do następnego odcinka, siema.